Witam, z tej strony Filip Jackowek i w tym nagraniu przedstawię Tobie, w jaki sposób możesz zacząć rysować na platformie MetaTrader 4 po wykresie. Pokażę Ci, w jaki sposób możesz pewne rzeczy edytować, dodać, odjąć, kopiować, usuwać itd. Używać skrótów klawiszowych, które naprawdę ułatwią Tobie mega, mega dużo pracę akurat nad wykresami. Bardzo ważne, żebyś miał wyłączone to przesuwanie wykresu o zmianę przy jednym pliku, bo nie będziesz mógł nic przesuwać, nic właściwie dodatkowo sobie rysować. I teraz tak. Elementy, które możesz zamieszczać na wykresie, masz tutaj w zakładce wstaw. I o wskaźnikach mówiliśmy sobie w innym nagraniu, no ale tutaj mamy linie, kanały, obiekty Gana, Fibonacciego, kształty różnego rodzaju, jeżeli chcesz jakieś strefy zaznaczyć, znaki graficzne, które możesz sobie dodawać na wykresie. Obiekt Andrew, Pitchfork, linię cyklu, tekst, etykieta. I te rzeczy możesz sobie dodawać na wykres. Te rzeczy również znajdują się tutaj na tym pasku. Jeżeli tego paska nie masz jakimś cudem, no to możesz przejść sobie w widok. I tutaj jest analiza liniowa, możesz go włączyć, wyłączyć. Tak samo zresztą inne te tutaj narzędzia. I teraz, żeby edytować to, co znajduje się na tym pasku, bo na ten moment masz po prostu kursor, krzyżyk, linię pionową, poziomą i tak dalej, żeby edytować to, co ma się tutaj znaleźć, klikasz sobie po prostu prawym i dostosuj. W takiej oto tabelce możesz edytować rzeczy, które chcesz po prostu wykorzystywać, rzeczy z tych, które przed chwilą wymieniłem zresztą. I tak, ja przykładowo etykiety nie chcę usuwać, więc klikam sobie usuń i ona przemieszcza mi się do tej lewej kolumny rzeczy, z których mogę wybierać. Za to chcę korzystać z prostokątu, żeby sobie jakieś strefy zaznaczać, trójkąt również. Kanał równolegle nie. Poziomy Fibonacciego ja osobiście zostawiam. Linię zasięgu Fibonacciego sobie wstawię tutaj. I z reszty rzeczy na razie nie. I jeżeli już sobie ustawiłeś te wszystkie rzeczy, które chcesz mieć na tym pasku, żebyś miał po prostu łatwiejszy do nich dostęp, klikasz zamknij. Pasek został edytowany, tak jak widzisz. No i teraz co? Polecimy sobie od lewej. Kursor, no to tutaj raczej myślę, że nie ma co tłumaczyć. Przesuwamy sobie pewne elementy i oczywiście elementy, które zaraz będziemy wstawiać, też możemy sobie przesuwać później i zaznaczać. Krzyżyk możesz w ten sposób do niego przechodzić, ale również jeżeli masz myszkę, to kółeczko na tej myszce, nie wiem jak to się tam profesjonalnie nazywa, jeżeli je wciśniesz, to również mi się osobiście zaznacza. Także to jest taki w cudzysłowie skrót klawiszowy. Jeżeli klikniesz prawym bądź lewym, to po prostu znika, tak? I to będzie służyć nam ten krzyżyk do mierzenia zasięgu różnego rodzaju. Bo jeżeli ja sobie kliknę tutaj i przytrzymam, to widzisz, że pojawiły mi się trzy cyfry. I one się zmieniają w zależności od tego, gdzie akurat przesuwam kursor myszki. Pierwsza cyfra oznacza liczbę świeczek. Tak jak widzisz, cofam się w lewo, 9, 8 świeczek, 7, 6, 5 i tak dalej. I tutaj w drugą stronę to samo. Druga cyfra oznacza ilość punktów pipsowych. Zwiększa się i w tą stronę to samo. Na plus od tego miejsca, od którego rozpoczęliśmy od startu. No i ostatnia to jest oczywiście kurs, który jest też określony tutaj po prawej stronie. Także jeżeli chcemy przykładowo target mieć na, nie wiem, na 20 pipsów, albo chcemy zobaczyć, czy tam zmieści nam się target 20 pipsów w jakiejś tam strefie, to możemy sobie właśnie tego narzędzia użyć. Natomiast punkty pipsowe to też pamiętajcie, że to nie jest to samo co pipsy. Kolejnym elementem jest linia pionowa i to oczywiście wystarczy kliknąć prawym i nam się ona zaznacza. Możemy ją przesuwać, jeżeli akurat w danym momencie jest jakieś wydarzenie, powiedzmy o jakiejś godzinie, to możemy sobie taką linię zaznaczyć, żeby przypominała nam, że w tym akurat okresie, żeby po prostu nie handlować. Oczywiście możemy sobie alarmy też ustawiać, więc to jest akurat twoja kwestia, w jaki sposób tej linii będziesz używać i z niej korzystać. Klikając prawym możemy ją edytować. Tutaj chodzi o typ linii, o grubość linii, oczywiście kolor tej linii możemy sobie zmieniać dowolnie, możemy ją opisać. Parametry to po prostu jest jej umiejscowienie na osi czasu i wizualizacja to na jakich interwałach czasowych ma się pokazywać. I klikamy OK. Jeżeli jej nie chcemy, no to standardowo, tak jak w większości programów, po prostu klikamy Delete, bądź też prawym i usuń. I lecimy dalej. Linia pozioma, czy jakieś linie wsparć, czy też
oporów możemy sobie tutaj zaznaczać, nie ma problemu, przesuwać. Zawsze jeżeli chcemy zaznaczyć, to musimy kliknąć dwukrotnie. Jednokrotnie nic nam to nie daje, nie możemy tego przesuwać. Dwukrotnie na dany element, żeby móc go przesuwać po wykresie w dowolny sposób. I znowu sobie usuniemy. Jeżeli chcesz cofnąć usunięcie, no to klikasz prawym i cofnij usunięcie, wtedy się pojawia. Ewentualnie, tak jak widziałeś, skrót klawiszowy jest Ctrl plus Z. Więc takie podstawowe skróty klawiszowe warto jest zapamiętać, żeby po prostu ta praca była dużo, dużo szybsza na wykresie. Teraz mamy dwie linie zaznaczone, to widzisz tutaj, zresztą to są takie białe kropki. I w momencie, kiedy chcę coś usunąć, a mam dwa elementy zaznaczone, to oba elementy się usuną, jeżeli kliknę Delete. Zrobimy sobie znowu te dwie linie. Znowu mam je zaznaczone, jeżeli kliknąłem tylko prawym i usuń, no to by się pojedyncza linia usunęła. Na przykład, ale ten delete na klawiaturze działa do wszystkich elementów, które są akurat zaznaczone. Możemy sobie też odznaczać wszystkie elementy, czy też pojedyncze. Tutaj akurat skrótów klawiszowych nie ma, no ale w ten sposób to wygląda. Edycja tej linii wygląda identycznie jak linii pionowej i w sumie wszystkie elementy, które ci tutaj będę pokazywał, też w ten sposób wyglądają. Usuniemy sobie to na ten moment, akurat te linie, które tutaj mamy. No i mamy linię trendu, rysowanie. Tu będzie, myślę, bardzo fajna wskazówka dla osób, które chcą kopiować, żeby mieć równoległą tą linię trendu, żeby móc tworzyć przykładowo kanały. Tu pierwszym elementem, z którym mają problem osoby, które zaczynają pracę na MetaTraderze 4, jest to, że ona się ciągnie tam w nieskończoność. I tutaj wystarczy wejść tylko we właściwości, parametry i usuwamy tutaj ten promień. Widzisz, i to zniknęło. Jeżeli chcemy stworzyć idealnie równoległą do tej linii kolejną linię, to musimy wcisnąć Ctrl i klikamy dwukrotnie. I mamy kolejną linię, gdzieś tam, dzięki której możemy sobie zacząć tworzyć jakiś kanał rotacyjny. Usuwanie, oznaczanie ich podobnie jak wcześniej, tak samo też edycja, jeżeli chodzi o kolor i tego typu rzeczy. Także tutaj się nic nie zmienia. Ja sobie odznaczam może te elementy, żeby nic przypadkowo nie usunąć. No i w ten sposób to wygląda. Dalej mamy tutaj zasięg Fibonacciego, to tutaj też zaznaczymy sobie punkty, od których chcemy ten zasięg po prostu przyciągnąć. Tutaj już nie będę wchodził w to, dlaczego akurat tak to wygląda. No i też możemy sobie te strefy edytować, ale pokażę wam to przy Fibonacci może więcej. Weźmy Fibonacciego. To pokażę wam przy Fibonacci za chwilę, w jaki sposób to wszystko dodawać. Albo też odejmować jakieś tam określone strefy, które chcemy. Ja na ten moment ten zasięg usunę. I przechodzimy sobie właśnie do Fibonacciego. Ok, no i dobra, jeżeli chcielibyśmy edytować tego Fibonacciego, bo nie chcemy, żeby to były akurat żółte linie, to też musimy dwukrotnie kliknąć, tylko musimy to zrobić akurat w tych końcówkach. Nie możemy tego zrobić na przykład na tej żółtej linii, no bo nam się to po prostu nie zaznaczy. Także tutaj przy tej czerwonej linii, Fibo właściwości, i możemy sobie zmienić z żółtych na przykład na białe, jak kto woli, i nam się to oczywiście zmienia. Żeby dodać jakieś dodatkowe poziomy Fibonacciego, bo to są te podstawowe, które są, to musimy sobie kliknąć oczywiście dodaj i tutaj opis 78,6 na przykład i poziom, z racji, że to jest 78,6%, no to musi być 0,786 w ten sposób. I to sobie dodajemy, zatwierdzamy. OK. I ten poziom nam się po prostu pojawił. Tak samo to działa z minusowymi poziomami, jeżeli chcielibyśmy je, żeby się pojawiły na wykresie po prostu dodatkowo, poniżej zera. No, wskazówka dodatkowa, tutaj możemy sobie oczywiście ten wykres spłaszczać, wtedy byśmy widzieli, jeżeli dodalibyśmy tutaj na przykład minusowe strefy dodatkowe. No i tak samo, jeżeli 127 poziom chcemy sobie dodać, no to też w ten sposób się to odbywa. Jeżeli chcemy jakiś poziom usunąć, bo nie chcemy go tutaj mieć, no to też wiadomo, że sobie klikamy po prostu i usuwamy ten poziom. Zatwierdzamy na OK. Parametry
Tu też jest oczywiście umiejscowienie tego punktu i tego punktu, także tu nie ma problemu. Promień możemy sobie włączyć i to się nam będzie rozciągało później tam dalej w nieskończoność, podobnie jak linia trendu, ale domyślnie jest to wyłączone. Wizualizacja to samo co wcześniej, czyli czy na jakichś określonych interwałach ma się tylko pokazywać, czy na wszystkich. Dalej mamy tekst, czyli tekst też możemy sobie dodawać. Obojętnie jaki tam chcemy, jeżeli chcemy sobie na przykład zaznaczyć jakiś punkt, parametry tego tekstu, to jest to wszystko co było w innych miejscach, czcionki, wielkość tego tekstu. Nie zaznacza nam się jakiś punkt, jeżeli chcemy przykładowo te zasięgi, które przed chwilą pokazywaliśmy, zaznaczyć od którego momentu do którego są te zasięgi, to możemy sobie przeciągnąć, skopiować później te x-y. Czyli też przytrzymując Ctrl i klikając dwukrotnie myszką i później, żebyśmy nie mieli zbyt dużo tych linii, usuwamy sobie po prostu, może inaczej, zaznaczamy sobie jeszcze te dodatkowe zasięgi, tam pewnie jeszcze 200% będzie, momencik, cyk. Zaznaczamy sobie przykładowo 200%, gdzie ma być, bo akurat tego nie dodawaliśmy. Ten prostokąt sobie usuniemy. I teraz te zasięgi Fibonacciego też sobie usuniemy, żeby nie było tak dużo kresek. Teraz wiemy z jakich punktów przeciągaliśmy te zasięgi, które na końcu wyznaczyły nam tę linię horyzontalną. Te 200% zasięgu. Dobra, dalej mamy rysowanie strefy trójkąta. Także tutaj zaznaczamy sobie trzema punktami i rysuje nam się trójkąt, który później możemy sobie edytować w dowolny sposób. Także tak to wygląda, jeżeli akurat będziesz potrzebował na wykresie coś takiego mieć. No i na końcu mamy ten prostokąt, który akurat ten kolor niebieski jest wybitnie mi nie pasuje, stwierdzimy. Do rysowania jakiejś strefy ręcz, czy strefy kupujących, sprzedających, obojętnie, ale tutaj też sugeruję sobie jednak dać troszkę inny kolor, taki, który akurat nie będzie cię raził w oczy, a przede wszystkim też taki, dzięki któremu będziesz mógł zobaczyć to co kryje się akurat w tej strefie. Także tutaj kwestia kolorystyki, dopracowania, każdy indywidualny będzie to robił. Ewentualnie jak chcemy sobie dać jakieś wskazówki dodatkowe, to możemy dać sobie takie różnego rodzaju ikony na wykresie. Gdzieś tam, które będą nam akurat coś komunikować. Także tak wyglądają totalne podstawy. Teraz właściwie tylko kwestia praktyki z twojej strony, w jaki sposób to wykorzystasz, rysować już i korzystać z tych elementów powinieneś, w jaki sposób je edytować, przenosić, kopiować i tak dalej, żeby móc faktycznie dobrze poruszać się na tym wykresie i w miarę szybko, choć to też przychodzi z praktyką. Głębiej w te wszystkie elementy będziemy wchodzić na kolejnych nagraniach. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne i udało się Tobie dotrzeć do końca, zostaw proszę łapkę w górze i komentarz. Proszę również o subskrypcję kanału, a jeśli chcesz być powiadamiany o kolejnych nagraniach, naciśnij dzwonek obok suba. Do zobaczenia w kolejnym wideo.